Witajcie moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o dyskryminacji, jaką serwują jedne kobiety innym kobietom, w szczególności jeżeli chodzi o sporty zespołowe, takie jak piłka nożna czy koszykówka. Jedna z aktywistek oburzyła się, że zespoły dziewczęce zarabiają 10%. Na tyle PZPN wycenia dziewczyny grające w piłkę nożną względem chłopców. Oczywiście jest to typowa manipulacja, ponieważ Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odniosło się, że w rozgrywkach uczestniczyły 52 zespoły dziewcząt i 2667 zespołów chłopców. Co analogicznie oznacza, że bilety sprzedane przy rozgrywkach chłopców wpłynęły na zyski dziewcząt. Trzeba by było sprawdzić trybuny podczas rozgrywek kobiecych i zobaczyć, czy przynoszą one zyski. Nie mamy takich danych, ale ja mam inne dane. To, moi drodzy, są dane męskiej ligi koszykówki w Stanach Zjednoczonych i żeńskiej. Jak widzicie, po lewej słupek męski, ile pieniędzy przyniosły rozgrywki mężczyzn, bilety sprzedane, hot dogi, etc. oraz po prawej stronie, jakie straty przyniosła żeńska liga koszykówki. Prawie 10 milionów dolarów. Czy nie jest to przykład przemocy ekonomicznej? No bo czym jest przemoc ekonomiczna? O przemocy ekonomicznej można mówić wtedy, gdy jej sprawca używa pieniędzy albo innych dóbr materialnych po to, by uzależnić od siebie finansowo drugą osobę. Jest to jednocześnie forma zaspokojenia przez niego swojej potrzeby sprawowania nad nią kontroli i władzy. Oczywiście jest to wszystko przedstawiane w żeńskim punkcie widzenia, ale sprawdźmy. Dysponowanie wspólnymi pieniędzmi bez konsultacji z partnerką, tudzież zarządzanie pieniędzmi, których się nie zarobiło, wykorzystując mężczyzn, którzy te pieniądze zarabiają. No bo tak właściwie, to czyja to jest wina, że kobiety są niedoceniane w sportach zespołowych? Odrzućmy na chwilę biologię, odrzućmy to, że kobiety nie mają takiej siły, nie mają takiej sprawności, szybkości jak mężczyźni. To jest fakt biologiczny, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to proszę skoczyć z jakiegoś klifu. Kto odpowiada za to, że kobiety są dyskryminowane finansowo w sportach zespołowych? Mężczyźni? No ale mężczyźni przychodzą na różne rozgrywki, tak? Jeżeli mężczyzna ma ochotę, to tak, jest wolny rynek. Mężczyzna ma ochotę pójść oglądać coś, to idzie coś oglądać. Coś go interesuje, lubi w brydża, w szachy, pooglądać sobie Netflixa, kupi sobie, wybiera sobie co chce. Kobieta? Również, jak najbardziej. Tu mamy równość, tak? Kobieta może decydować, na co przeznacza swoje zasoby finansowe. Skoro mężczyzn nie interesuje żeński sport, bo lubią oglądać emocjonujące wydarzenia, silne uderzenie kijem baseballowym w piłkę, home runy, szybkie bieganie podczas zawodów rugby, mocne, silne rzuty do kosza za 3 punkty, czy super akcje na boisku w piłce nożnej, to wybierają sobie mężczyzn, którzy są silniejsi, sprawniejsi i szybsi. A kobiety? Czy kobiety chodzą na mecze? Czy zapełniają trybuny? Drogie feministki, to jest wasza wina, że kobiety zarabiają mniej w sporcie, bo wy ich nie wspieracie. Normalne kobiety według prawa rynku wybierają sobie, czy chcą to robić, czy nie. Więc wybór jest prosty i widać to. Kobiety nie są zainteresowane oglądaniem żeńskiej ligi koszykówki czy żeńskiej ligi piłki nożnej. Nie są zainteresowane też tym sportem. W większości w stosunku do mężczyzn. Więc czyja to jest wina? Wasza. Wasza, drogie panie. To wy odpowiadacie za tę dyskryminację, bo nie wspieracie tych zawodniczek. Pani Kowalska, proszę wymienić 3 zespoły żeńskiej ligi piłki nożnej. 2 nazwiska w żeńskiej lidze piłki nożnej. Dziękuję, pozdrawiam. Kursy rolnictwa zakończone, zaorane.